Był on, była ona, teraz jest ono. Kolejna z serii wystaw fotograficznych na krytej pływalni Delfin. Tym razem na zdjęciach możemy oglądać dzieci w różnych odsłonach. Dzisiaj 18 autorów prezentuje wizerunki tych najmłodszych, tych malutkich i jeszcze mniejszych. I to, co tutaj widać właśnie, to są dzieci, które mają po lat od minuty, bo tam mamy takie zdjęcia, do wieku takiego już prawie dorosłych dzieci, czyli 8-9-latków. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w czwartek, 28 maja. Podczas niego zaprezentowano autorów prac i podsumowano poprzednią wystawę noszącą tytuł Ona. Pomysłodawcą całego cyklu jest Franciszek Subocz. Jeżeli już powiedzieliśmy o pierwszej wystawie On, druga Ona, trzecia Ono, to jest taki cykl sześciowystawowy z cyklu Człowiek. Później będą oni, będą one i na końcu szósta wystawa, która będzie miała miejsce w grudniu, to będzie rodzina. Mam nadzieję, że nam to, że się oglądającym nie znudzi, a z kolei nam to jakoś wyjdzie, tym bardziej, że jest coraz większe wśród twórców zainteresowanie tą naszą wystawą i rzeczywiście, no, ona jest. Autorzy prac pochodzą z Kozienic, Radomia i Pionek. Łączy ich miłość do fotografowania, utrwalania ulotnych chwil za pomocą aparatu. Wystawę Ono można oglądać na basenie do końca czerwca. Tu praktycznie codziennie kilkaset osób przechodzi. Niektóre codziennie po prostu, bo tu pracują, a niektóre po prostu dlatego, żeby skorzystać z siłowni, z innych obiektów kacerisu, a jednocześnie po to, żeby po prostu obejrzeć wystawę. Jak nam zdradził pomysłodawca wystaw, od lipca cykl Człowiek będzie przeplatał się z innym cyklem ukazującym piękno rezerwatu w Puszczy Kozienickiej. Już pierwszy zestaw mamy, dwa pierwsze rezerwaty, czyli Krąpiec i Ponty, a później będziemy pozostałe, bo tu jest bardzo wiele miejsc, których po prostu my wszyscy nie znamy. Tak więc przed miłośnikami fotografii kolejne wyzwania, a efekty ich pracy będziemy mogli oglądać wszyscy podczas kolejnych wernisaży w galerii na basenie.